Kulka, wstajemy, wstajemy. Idziemy do Przemka. Poniedziałek, czas nagrywać. Kulka, chodź, idziemy do Przemka. Patrzcie, jakie mam rozkoszne bambuszki. Kulka się lubi z nimi gonić. Który to był klucz? Idź, powitaj tego Przemka. Powitaj tego Przemka i obwieść mu, że czas nagrań się zaczyna. Co, Przemysław? Indywidualne zatyczki do uszu. Czy kupię ci co? Indywidualne zatyczki do uszu. Pokaż, ile kosztują. 400. Co, ale złotych? No tak. Indywidualne zatyczki. O, siema Paweł, widzisz na vlogu. Siema. Kuli. I co one mają takiego, czego nie mają normalne? Indywidualne. Idziesz do salonu, robią ci odlew ucha i masz perfekcyjnie dopasowane. Czyli kiedy śpisz, nie słyszysz tego tarcia w środku. A, no bo jest takie tarcie wkurzające, no. Odcinasz zmysł, słuchu od wszystkich. To jak? Ale to gdzie byś musiał iść, żeby ci zrobić ten, żeby ci musieli zrobić odlew? No masz, gdzie do Rybnika. Powiedz, kiedy mam zaczynać. Dobra, recepta na sukces paznokciowy. Jestem prawie gotowa. Jeszcze raz. Koniec. Nie, ciao. Poważnie. Nie, Edycia, piąteczka, Roberteczka. Zdążyliśmy do 18:00, a o 18:30 mamy spotkanie, jak miło. Kulka się też cieszy. Ale dzień, ja cię kręcę. Poniedziałeczek dobiega końca. Jestem z siebie mega dumna, bo udało mi się nagrać odcinek taki dość gruby w stosunkowo krótkim czasie i dzięki temu, ale mi świeci, dzięki temu jestem w stanie, wyrobiłam się, jestem w stanie być na spotkaniu, które będzie miało na celu poglądanie mieszkania do wynajęcia nowego, innego. Zrezygnowaliśmy na ten czas z kupna jakiegokolwiek domu, mieszkania, czegokolwiek, bo no to tak na szybko, wiecie, a to jest jednak taka decyzja grubsza, to już na lata, jak już coś kupujesz, no to już na lata, wiadomo. Więc postanowiliśmy po prostu zmienić mieszkanie na inne, żeby było wygodniej, żeby też było więcej miejsca dla znajomych, jak przyjadą na wakacje do nas, no i żeby się po prostu nam przyjemniej mieszkało, no i oczywiście kuleczce, wiadomo, nie? Kulka najważniejsza. No i za 10 minut wyjeżdżamy. Na szczęście wszystko się udało. Jestem mega szczęśliwa, mega się cieszę. Ach, takie poniedziałki to ja lubię. Bo czasami kończymy nagrywanie nawet w późnych, no dawno już jest ciemno. A dzisiaj koniec był o 18:00. Chyba pierwszy raz tak szybko skończyliśmy nagrywki. No mega jestem z siebie dumna. I mówię, pójdę po Przemka, bo już najwyższy czas się pomału zbierać. Patrzę, nie ma moich kluczy, a szedł do mojego studia, a jego klucze są tutaj, w saszetce, więc... Nie wiem, czy było widać. Więc musiał mi zajumać klucze, bo u mnie w mojej saszetce ich nie ma. No, więc... Także tego będzie opierdziel. No, jak to tak? Jak to tak? Moje klucze sobie wziąć. Patrzcie, jak jego wyglądają. Jakieś takie długie, nieforemne. Kurde, ale będzie opierz. Czekaj no, Przemysław. Czekaj no, Przemysław. Przemysław! Gdzie jesteś? Ukradłeś moje klucze! Proszę oddawać. Tu są. Tu obstrane majty, co się stało. No tak, no bo szukałam starych zdjęć do odcinka dzisiejszego. Proszę to schować do twojej kieszeni, a oddać mi moje klucze. Ostatni raz, żeby to było ostatni raz. Co? Aha, bo wyciągnęłam kabel z czytnika kart, a ty wsadziłeś do czytnika kart i ci nie działało? Masz za swoje, instant karma. Chyba ty. Buenas tardes, quiero pedir un taxi a la calle Segundino Alonso 98. Segundino Alonso 98, sí, gracias. Ciao. Ciao. Dobra, zaraz będą. Przemysławie, proszę. Nie rozmyłam sobie, ej wiecie co, z tych maseczek to... Kurde, jak masz maseczkę to Fajnie, bo jak jesteś ubrudzony na twarzy, to nie widać, ale z drugiej strony, jak człowiek ma pomadkę, to czasami tak wymuldasz, nie? I ta pomadka jest też dookoła ust, co nie jest wskazane. Chociaż nie wiem, czy nie będzie nowego trendu, Przemku, bo siostry Bonaventura, jedna z nich miała wymalowane dookoła też ust i powiem Ci, spodobało mi się to. I nie wiem, czy tak nie zacznę chodzić. I chyba już tak zaczęłam chodzić, wiesz dlaczego? Bo Ty mi nic nie powiedziałeś, jak nagrywaliśmy Cię odcinek, nie? To ja piłam sok. Ja tak robiłam, nie? I tak sobie tą pomadkę tak porozjeżdżałam, że tu miałam całe z dołu, tak poniżej ust tą pomadkę. Ty nic nie powiedziałeś. W ogóle Cię kocham taką konieczność. Ale kurde, to mów mi takie rzeczy, musisz popatrzeć czasami na mnie, jak ja wyglądam, czy jak człowiek, czy jak jakiś klaun. Ej, tak se zaraz będzie. Dobra, teraz nie wiem, który to jest budynek. Na zdjęciu były pokazane te budynki, oferty, ale mam mu zadzwonić, ten pan powiedział, że jak będę na miejscu, to mam zadzwonić, ale zadzwonię o 18:30, żeby nie było, żeby ta osoba... To jest puste. Ja nie lubię, jak ktoś przychodzi za prędko. To już wolę, żeby się ta osoba spóźniła 3 minuty, niż 3 minuty za prędko przyszła, powiem Ci szczerze. To ja już mi tak zostało od salonu, nie? Jak w salonie pracowałam, a klientki przychodziły po 10, 15, 20 minut za szybko niektóre, a niektóre się zdarzało, że i godzinę za prędko przychodziły, to wiecie, ona tak niby czeka, niby jeszcze nie jej kolej, ona siedzi, czeka i taki człowiek troszkę czasami poddenerwowany. Teraz inaczej na to wszystko patrzy, no ale wtedy potrzymasz mi telefon, wtedy się delikatnie tak... Też w sumie zależy, jaka to była osoba, bo niektóre panie to tak, wiecie, no, jak ktoś pracuje w salonie, to wiecie, że niektóre klientki są takie, ja to nazywam, niektóre klientki są takie lajtowe, a niektóre klientki są takie, że, no wiecie, spięte poślady i te sprawy. O, ktoś tu mnie wypuszcza. O, jaka tęcza. Nie widać. Ej, jakie niebo piękne, patrz, ombre. O! I teraz widać piękno tutaj tego miejsca, te góry tam w tle, nie? Nie widać, może na slow-mo będzie widać. Pineska pokazuje, że to z drugiej strony tych budynków jest. O, ocean widać tam w tle. Widać, nie wiem, czy to kamera będzie widziała też. Tu z jakieś roboty widzę są. Fajne drzwi, takie no, takie porządne. Tutaj są, widzę, wejście do garażu, czyli garaże są tak... No teraz tędy nikt nie wiedzie, no raczej. Ale tu są pozamykane żaluzje, tak jakby tutaj akurat nikt, o Jezus, jeszcze nie mieszkał. Może one są na tyle nowe, te mieszkania, że wiesz... Gadają Hiszpanie. O, przez okno patrzą i tam coś pokazują i gadają sobie. Pałknięty mam plecak? Co tutaj jest napisane? Nic nie rozumiałam. Dobra. Idziemy po drugiej stronie, na drugą stronę budynków. Z góry, o tam byliśmy na samej górze. Zeszliśmy na dół. Tu jest udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, no i gdzieś tam jest chyba winda. Tam winda. Jest tu, jest tu, winda jest. Fajne drzwi, domofon mega działający, piękne. O, te, o Jezus, jak to się mówi, no skrzynki na listy. Widok z tego mieszkania był no mega, nie? Tu jeszcze będą lampy robić wszystkie. Tu będzie, tu z tej strony będzie pięknie wszystko zrobione, więc też będzie ładniejszy widok, bo to akurat... Pracują z rana, jedyny minus. A tam przecież nas nie ma z rana. Zresztą, i co mówiłam, że tam ktoś gadał u góry, nie? To właśnie była ta dziewczyna, która wynajmowała to mieszkanie. Wiem, że mnie troszkę słabo widać, ale mnie słychać. i bardzo sympatyczna, mieszkanie piękne. Wiesz co mi się trochę nie podobało, że taki wąski był korytarz. Nie wiem, jakoś tak, nie wiem. Jesteś przekonany do tego mieszkania? Bardziej się, no, ci się podobało niż to pierwsze? Oczywiście, że tak. Tak? Jedynie co mnie boli to to, że kulka, nie? Może nie mógł zbiegać. No tak, bo tam jeszcze, rozumiecie to, jeszcze bardziej śliskie, jak się to nazywa, kafelki, ale takie na gładko. Moja mama była zachwycona. Takie gładkie, tylko na takich kafelkach widać, jak są brudne chyba bardziej. A dobra, nieważne. Kurczę, jakoś nie wiem, czemu mi się te stare i poniszczone bardziej podobało, bo tamten taras był. No, tam był taki taras, tu... Proszę? Tu nie ma tarasu. I wiesz, i tutaj gdzie wystawisz pranie? Ciekawe, nie? No i gdzie wystawisz pranie? Jak pierzesz, no to... Piękne, piękne. No dobra, no musimy się zastanowić. Mi się to pierwsze, stare, brzydkie, poniszczone podobało bardziej. Nie wiem dlaczego. Takie nowe mieszkanie. Ale muszę zdławić to w sobie chyba. Tu jedyny minus kulka dla mnie, no okej, że nie można na dach sobie jeśli poglądać, to też jest minus. Ale po co chcesz wchodzić na dach, skoro mieszkasz na... Będziesz mieszkać na drugim piętrze? No nie wiesz, wejdź sobie tam coś. To nic, ewidentnie trzeba to przemyśleć. Kolejny dzień, piękny na Fuerteventurze, 15:45. Teraz idziemy z Przemkiem się umówić w końcu na... Przemek się idzie umówić do dentysty. Dwie osoby. Co się stało? Jedna wypunktowała mnie w 3 rzeczach, a druga wypunktowała mnie w jednej z tych rzeczy. Ja tu mówię o dentyście. O, jest klinika. Tak? Gdzie? Tutaj? Jest, tam jest 5 gwiazdek? Poważnie? No wygląda ładnie. No to idziemy. Nie powiem, z zewnątrz wygląda bardzo ładnie ta klinika. Czy jakość usług będzie dorównywała pierwszemu wrażeniu? Tego nie wiem. Tego się dowiemy, jak Przemek wyjdzie. Może nie dzisiaj, bo dzisiaj się poszedł tylko umówić, ale no, po wizycie się dowiemy. I co? 29 stycznia o 10:15 odbędzie się operacja na zębie. A powiedziałeś co, czy tylko będą oględziny? Wiesz co, pokazałem, że mi brakuje. Trochę zęba, pokazałem. Aha. Zaczęła szukać. Mhm. Znalazła. Zobaczymy co wyjdzie, ponieważ od spodu tego zęba mam jeszcze drut, który trzyma. Żeby się nie porozjeżdżały. Który jest do tego, żeby w nocy mi ten plastikowy, nakładka plastikowa nocna, żeby mi nie spadała, nie? A ty jej nie używasz? No już mogę, już nie głęboko spokojnie. Powinienem go ściągnąć chyba, już minęło po. Może mi od razu ściągną. No zobaczymy, jak będzie wyglądała usługa tutaj, bo już mówiłam wcześniej na vlogu, jak byłeś w środku, że z zewnątrz robi pierwsze wrażenie bardzo dobre. Tak, tylko wchodzisz, a tam telewizor na ścianie zamiast jakiś markowy, wiesz, 8K, 16, no. 4 Full HD, no to i tak co dalej. Było? Hisense. Aha, ten najtańszy z elektrona. Tak. Do czego, że czeski to już zły? No nie, no taki wiesz. Ostatnio chwaliłeś. Nie, to jest zarąbisty. No. Tani i zarąbisty. No dokładnie. Dobra, idziemy. Nagrań, dla kamer. Dla patrzenia to nie wiem. Jaki widok, patrz Przemysławie, ocean przed nami. A detaj co, przeprowadzamy się jutro? Właśnie, bo wczoraj nagrywałam vloga i mówiłam o tym, że jeszcze musimy zobaczyć jedno mieszkanie. I chyba dom przy Playa Blanca, ale stwierdziłam wczoraj, nie chce mi się, serio mi się tak nie chce. Jestem zmęczona tymi poszukiwaniami i napisałam, ale Przemek zgodził się, potwierdził. Napisałam do Stefano, tak się nazywa ten Włoch, który jest właścicielem tego mieszkania, które wczoraj oglądaliśmy, że bierzemy. A ta dziewczyna, która tam teraz wynajmuje, powiedziała, że ona jest rozpakowana, w razie co może każdy tak naprawdę się wyprowadzić Więc my no nic innego jak tu potwierdzić, tam wypowiedzieć, no i będzie przeprowadzanko i będzie się działo na vlogu, będzie się działo. Będzie kolejna przeprowadzka, moi mili. Znaczy, chyba nie było widać tej pierwszej przeprowadzki tak do końca, bo ostatnio nawet patrzyliśmy po odcinkach na vlogu, czy było pokazane, jak wygląda mieszkanie, kiedy my do niego wkroczyliśmy. Kurde, jak oglądasz vlogi, oglądałaś wszystkie albo oglądałaś wszystkie i było tam nagrane, jak wchodzimy do mieszkania pierwszy raz, to daj znać, bo kurde, myśmy szukali, nie znaleźliśmy. A takie ciekawe jest, nie? Porównanie. Takie porównanie. Po 2 latach równiutkich, no bez miesiąca, no. Co, idziemy, kulka? Idziemy, idziemy. Wykorzystam okazję, że idę i sobie pogadam z tobą. I stwierdziłam, kurde, ja z mojego lenistwa cały czas robię zakupy w centrum handlowym, w Las Rotondas, bo no nie chce mi się łazić, ale jak tak idę teraz i patrzę po tych wystawach, mówię, o to mi się podoba, o tamto mi się podoba, o tu jeszcze to mi się podoba. I teraz walczę ze sobą, bo ja wiecznie robię zakupy na szybko, z musu. I walczę ze sobą, muszę wygospodarować parę godzinek, żeby iść na takie, wiecie, zakupy, poglądać, co tu jest. Bo w Las Rotondas są te same sklepy, co pewnie w Polsce. Są, wiecie, sieciówki, a tu w mieście, w centrum są takie sklepy, wiecie, gdzie są rzeczy takie no mniej dostępne gdzie indziej, nie? Jaki śliczny piesio. Jaki śliczny piesio tam jest. No taki śliczny. Oj, oj, oj. Takie tu pieski kochane chodzą. No po prostu ja to jestem taki... Jak widzę psy, to bym podchodziła i głaskała. Ale ja wiem, że niech wszyscy sobie życzą, wiecie, no. Jak widzę, że osoba, która idzie z naprzeciwka, tak już przystaje delikatnie. I jak kulka się tam wącha z psem właściciela i widzę, że ten właściciel ma taką minę bardziej przyjazną, to głaskam, ale jak taki jest wycofany, to ja nic na siłę. Bo raz zdarzyło mi się coś takiego, że szłam z pieskiem, którego kiedyś miałam, uwaga, auto, Przemek. To nie była kulka, wcześniejszy piesek. Szłam przez miasto w Rybniku i to był taki słodziaczek, ja po prostu, ten mój piesek tamten, że po prostu kobieta podeszła, zaczęła piszczeć, taka starsza pani, 50-60 lat, zaczęła piszczeć i bierze mi tego psa na ręce, nie? Chodź, kuleczko. Oj, kuleczko, co się tu stało? I bierze tego psa na ręce i mi go tak, wiecie, oj, jaki ty kochany, nie? Ja tak, okej, się nie zapytała, od razu bierze na ręce, dobra. A ty co? Co, kulka? Ach, już wiem dlaczego. Zaraz to pokażę. Widzicie to? Widzicie to światełko? No właśnie. I ona tak szarpnęła mnie, bo mój zegarek, kiedy spotka się ze słońcem, to po prostu robi takie zajączki i ona szaleje na punkcie tych zajączków. Nie wiem, jak to się nazywa normalnie, ale ja na to mówię zajączki. I kulka, jak widzi tego zajączka, to ona jest w stanie... Ona jest w amoku. To jest po prostu jakiś pierwotny zmysł, jak... może nie zmysł, tylko... instynkty pierwotne, ona by była w stanie nawet pod auto wlecieć, czy tam na, wiecie, na drogę, tak ona... Przerwa na kaka. Kupiłeś co trzeba? Listo, jasne. Czyli? 3 kable, włącznik elektryczny na pilota, w sensie, że podłączam, bo mam dwie lampy, które muszę non stop wchodzić i włączyć, więc podłączę tam taki kontakt włożę, taki jakby pudełko, do pudełka włożę kabel i mam pilota i te włączam prąd tym pilotem. Więc nie będę musiał sobie biegać. Tak, to sobie włączę światło z tyłu, aha, oświetlenie. No i kupiłem sobie jeszcze zakupy. Coś, kabel audio. To tak jak ja bym ci powiedziała, kupiłam sobie różowy lakier, magentę. Gówno kupiłaś się tutaj? Nie wziąłem, zapomniałem gówna wziąć, albo kupiłem wesne gówno. Taka. Ten, kto ogląda YouTube'a Kulo, ten skuma, co chodzi z tym. Boże, dlaczego takie gówno produkują ludzie? Niechaj szczezną w piekle za takie coś. Takie gówno, Jezus Maria. Co za gówno? Czwarta warstwa. Co? Co za gówno? Jest już wieczór. Dużo się podziało, Przemek zrobił live'a, właśnie wchodzi tutaj do studia i jesteśmy już po godzinnej rozmowie ze Stefano, Włochem. Jest sukces! Tak. Ty to zrobiłeś zajebistą robotę. To bym ci całuska o maskę. Jest sukces, wysłaliśmy wszystkie dokumenty, które potrzebował. Wszystko nam przez przeszłą godzinę tłumaczył. No tak, takiego podejścia nie mieliśmy chyba nigdy, nawet w Polsce, do osób wynajmujących, czyli no, nas. Fajnie z tego strony. Wszystko tłumaczył, wszystko... No, fajne było to, że bardzo wyraźnie, wolno mówił. Mówił w taki sposób. I wszystko rozumieliśmy. I wszystko można było zrozumieć. Wiecie, jak to jest przez połączenie telefoniczne, czasami coś tam urwie, no i tam troszeczkę było z połączeniem parę razy problemów, ale wszystko już wiemy, wszystko powysyłałam. Teraz czas na niego, on musi teraz te dane wpisać do takiej przedstępnej umowy, my zapłacimy czynsz za 1 miesiąc i kaucja 2 miesięcy. Aha, czyli 3, tak jakby 3 miesięczne czynsze. No w sumie racja, pół do 10 trzeba wracać na chatę, bo już jest ciemno. No to wracamy. Pa! Powiem szczerze, ja już nie pamiętam, na czym ostatnie wideo skończyłam, więc po prostu sobie zacznę tak jakby ze świeżym tematem. Otrzymałam dzisiaj umowę, wczoraj wieczorem w nocy otrzymałam umowę od Stefano, Włocha, od którego będziemy wynajmować mieszkanie. Przeczytaliśmy, przetłumaczyliśmy sobie wszystko w Polsce i spoko, wszystko jest ok. Mieliśmy tylko jedną taką drobnostkę do poprawy w tej umowie, bo umowa zawierała klauzurę, że... no taki... W treści umowy było to, że nie może tam być żadnego w tym mieszkaniu zwierzęcia, obojętnie jakiego. A ustalaliśmy ze Stefanem, że na naszą kulkę będzie pozwolenie, więc tylko to tam dopisał, że żadnego zwierzęcia oprócz psa rasy Yorkshire Terrier do 2 kg, prawda? Więc to tam już poprawił, właśnie przed chwileczką dostałam maila z poprawką tego jednego punktu. No i teraz tutaj jest wypisane wszystko, co w tym domu jest. No jest cała długa lista tego, co się w tym mieszkaniu znajduje. I stwierdziliśmy z Przemkiem, że zapytamy się, czy nie możemy sobie czasem wcześniej, przed podpisaniem, sprawdzić, czy faktycznie, bo to jest długa lista, czy wszystko w tym mieszkaniu jest, żeby nie było tak, że na przykład, nie wiem, pralka nie działa, będziemy musieli nową pralkę kupić, albo nie wiem, coś tam, no, żeby sprawdzić, żeby nie podpisywać kota w worku, więc całość zaparafowałam, podpisaliśmy wszystko, oprócz tego protokołu chyba odbioru, to się jakoś tak nazywa, w Polsce się to nazywa protokół odbioru, więc no jest coraz bliżej przeprowadzki, no i cieszą się mega. A co chciałam jeszcze powiedzieć, bo jak tak zaczęłam sobie nagrywać, chciałam się po prostu meldować, żeby nie było, że tak coś tam załatwiamy, a tu buch, przeprowadzka do nowego mieszkania, jakby nigdy nic, więc to jest taki proces długi, są rozmowy wcześniej, wiadomo, jeszcze Stefano mówił, że musimy kupić na wersalkę, ja nie wiem, czy to mówiłam, czy nie, ale najwyżej powiem jeszcze raz, że musimy na tę wersalkę, która jest nowa w mieszkaniu, kupić taką... sąsiadka. taką narzutę, która będzie chroniła to, że na przykład jak kulka będzie miała, nie wiem, łapki brudne albo coś tam, żeby to ta narzuta na siebie przyjęła, a nie wersalka. Więc super, mega się bardzo cieszę, że Stefano się zgodził wynająć nam swoje mieszkanie, bo jest przepiękne, przecudowne, ma piękny widok na ocean z salonu. No po prostu jestem taka szczęśliwa, że szok. Tak mi się udało. Jestem, ja nie wiem, no musiałam mieć mega szczęście, że trafiłam na tego Stefana i że on się w ogóle zgodził, żeby w jego mieszkaniu pies był. Tak mówiłam też wcześniej, w poprzednim odcinku vloga, na setki mieszkań dostępnych do wynajmu. Powiedzmy od zaraz na Fuerteventurze, po wpisaniu w filtrach, że zwierzęta domowe akceptowane, zostały 2, więc no, ja się nie poddałam, szukałam też w innych portalach i do wszystkich pisałam, gdzie mi się jakieś mieszkanie podobało i cena, i mniej więcej, wiecie, żeby niedaleko studia było, wszędzie pisałam, czy pisało, czy nie, wiecie, czy jest możliwość wynajęcia razem ze zwierzęciem domowym. No i jedną właśnie z tych osób był Stefano. Zagadał, ja szybko się pytałam, że odpisał mi, a ja szybko się pytałam, czy można te zwierzęta. I on napisał, że normalnie nie, ale jeżeli obiecasz, że będzie grzeczny ten piesek, że jest mały, coś tam. No i Edyta szczęśliwa, ale dużo gadania. Idziemy do domu, w pół do 9. Nagrywam. I Przemek zaproponował cudowną propozycję, żeby wejść na wegańskiego burgera do Las Chicas. Se llama Lucky. Lucky się nazywa, czyli szczęściarz, mega fajny, mega pyszny. No i dobra, na noc, ale on nie jest taki, wiecie, jak takie tradycyjne burgery, on jest taki fajny. I zaczęłam nagrywać, żeby tak naprawdę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj jak szliśmy do studia, to spotkaliśmy, chodź kulka, Karen, naszą sąsiadkę. No i mówię jej po hiszpańsku: Karen, mam dla ciebie trochę złą informację. Wiem, że ona się popłacze. No, że i powiedzieliśmy jej dzisiaj, że ona ogólnie mieszka naprzeciw nas. Ma drzwi. O, weźmiesz? Nie wiem, czemu mi to wpadło. I powiedzieliśmy jej, że się wyprowadzamy za tydzień, 2, nie wiem, 3. No i powiedziała, że kurde, szkoda, bo nie wiadomo, kto to tam teraz po nas będzie mieszkał, że poprzednicy byli tacy, no że my jesteśmy fajniejsi niż poprzednicy. No i zostawiamy ją samą, powiedziała, z Fernando. Fernando to jest ten, który pod nami bezpośrednio mieszka, no i z tym pokoloko sąsiadem. Pamiętasz, jak się nazywa ten pod nami? Fernando, no. Przemek się cieszy mega, że takie mieszkanko fajne znalazłam. Wiem, że mi nie widać, ale mnie słychać. Zajebistą robotę. Ja już miałem dość, ja już tam żygałem i się tego nie chciało szukać. Non stop te mieszkania. No i jeździ tam, a nazad, z powrotem. Szkoda tego czasu. Ja naparzałam mailami, wiadomościami grubo, nie? Ci co odpowiadali, co zagadywałam. W każdym razie napisałam dzisiaj mojej mamci kochanej, że się przeprowadzam, posłałam jej tą, jak to się nazywa, stronę oferty, jak to się nazywa, oferta? No i mówię, mamy, będziesz miała sypialnię z podwójnym łóżkiem, osobną łazienkę. A moja mama to jest normalnie mistrzynia ciętej riposty, nie? Mama mówi, mam już pakować plecaczek. Kulka, ty co? Ty nic nie dostaniesz w Las Chicas. No niestety, koleżanko, tam nie ma nic do piesku. Co? Wodę może dostać. Wodę? A ty byś poszedł do restauracji, byś dostał wodę, to byś się cieszył? No tak, to na pewno. Las Chicas zamknięte. Boli mnie to. Nie wiem, kogo to bardziej boli. I co teraz? Gdzie idziemy? Wyobraź sobie, Las Rotondas, że jesteś głodny w pierony, czyli mocno, po całym dniu, a jest po święto, lampie. Zapomniałaś o tym i wszystko jest pozamykane. Aha, święto. No tak. Tak się teraz czuję. Coś znajdziemy, to jest cała ulica z różnymi knajpkami, coś znajdziemy. Z czego to jest? Ciecierzycy czy z czego to jest? Pierun wie, ale dobre. Było dobre. Zimno, pusto. Stoły jak to się mówi? Poskładane. A takiego smaka mi Przemek narobił. Zawsze, Przemek, mam pomysł. Wiesz co? Lunes, jueves, jest czwartek. Jueves. Do 16. A potem co? 9-16, a potem 18. Aha, dobra. do 16 mają, Przemku. Ale smaka mi narobiłeś tym burgerem, może pójdziemy do Burger Kinga, tam jest też dla wegetarian, wegan, sorry. Wolę od nich, bo tu jest, no wiem. Tu nie jest podróbka mięsa, w sensie takim, że tam jest podróbka mięsa, czyli symulacja. Ale to jest to samo co tutaj, tylko że tu jest jakiś tam ciecierzyczy z pierączczego, a tam jest czegoś innego. To nie jest. Ty nie masz pojęcia w ogóle chyba o gotowaniu. To nie jest podróbka mięsa, tam tylko to jest jakiś z warzyw jakiś burger zrobiony i tyle. Dasz mi się wypowiedzieć, że przestaniesz być rozemocjonowana? Bo też mogę tak podejść do ciebie. No to mów. Ty nie masz w ogóle pojęcia, o czym ja mówię. Chodzi o to, Myszko, że jak się nazywa to Burger King, zrobił podróbkę mięsa w takim sensie, że to, co jest w środku, ten kotlet, wygląda tak samo jak mięso. Ale jest z roślinny, tak? No z roślin. Co za różnica, jak to wygląda? A dlatego mówię, że podróbka, a tutaj ten kotlet jest zrobiony po prostu z jakbyś... Przypomina mi to... Taki jasno-żółty, no. Przypomina mi to kukurydzę złączoną razem, taką pomieloną i złączoną razem, jako kotlet. Dlatego. Dobiliśmy do Las Randa. Nie wiemy? Nie wiem, czy tu mają dobre, bo najpierw gada, robi nas, no a teraz możemy, nie wiem. Ja nie wiem, I papaseru gadasz, no dobra. To zamawiamy. Raz, 2 miesiące. I rzucam ci pod 4 literki. Bardzo dziękuję, żeby mi się dupka nie przykleiła. Bardzo panu dziękuję. O, teraz mi się dupka nie przyklei do tej ekologicznej skóry. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. No, coś tutaj takiego jest. No, jak już siedzisz w restauracji, to już nie zarażasz. Ha, takie czary, nie? Tak, tutaj wyglądają papas rugadas z przepysznym sosem, no i warzywka takie z patelni. Jedzący Przemysław. Dziękuję. Smacznego. No, dobrze, że nie spadłam z krzesła. Nie, ja nie spadłam z krzesła na live'ie, tylko ja idąc raz na live'ie, dawno temu, te 3 lata temu albo 4, szłam po coś od mojego stolika, gdzie był live, szłam po coś i jak wracałam, w momencie kiedy już tyłkiem zniżałam się, aby usiąść na krzesło, kopnęłam sobie w to krzesło, a ono było na kółkach. Krzesło odjechało, a mój tyłek spotkał się z podłogą. I trzymałam jednocześnie wtedy, kiedy spadałam, trzymałam wtedy w ręce pędzelek. Jezus, no. Pierwszy raz na live poleciałam. Ale wiecie, że mi się to zawsze śniło? Kiedy się pierwszy raz wyrwale przed 250 osobami. Dzisiaj, 7 kwietnia. Ale znalazłam pędzelek. I wyobrażacie sobie ludzi, nie? Którzy mają w ręce drinka i się potkną i się wywrócą i ten drinka tak trzymają, nie? No to ja tak ten pędzelek trzymałam, nie?